Marian, główny haker, jest i Laguna. Kilka zabiegów software'owych i wyjeżdża Bentley. Tak więc chciałem zobaczyć te sztuczki, jakie będą dzisiaj przygotowane. Naprawiał ma Error Proc. Właśnie sobie wprogramował czujniki do opon. Ale już się dobrze pojawiają. Przerzuciłeś sobie. I tak on cały czas wyskakuje. No widzisz, pojawiają się. O, czujniki, że się zaprogramował, elegancko. No. Tylko nierówne masz ciśnienie bardzo. No. I to się świeci cały czas. Ten stop. No. To faktycznie nie nastraja jakoś super dobrze. Przeshakowane. Nic się nie świeci, czujniki działają. Poczekaj, jeszcze zobaczymy, czy się ten... Dobra, zablokowała się kierownica. Czy się jeszcze raz to da? A ty musisz wkładać tą kartę? Nie. I co, że... No gaśnie wszystko. Panie, naprawione. Powiem wam, że fura na tych zimówkach tak się wyciszyła nieprawdopodobnie, co nie mogę wyjść z podziwu. Te letnie strasznie są głośne. Teraz jak tak jadę tą drogą, którą z nami jeżdżę codziennie, po dwa razy średnio, no to no mam wrażenie, że jakbym innym samochodem jechał. Straszna różnica. A zimówki przypominam, że no to sobie sam kupowałem, nie? Takie, które są zalecane przez Teslę. Wybrałem Nokiany, bo jakoś lubię na przekór, bo mi wszyscy powiedzieli, że są ruskie i się rozpadną. Zobaczymy, czy się rozpadną, ale na pewno są kurnia cichutkie. W porównaniu do tych Michelinków, które Tesla oryginalnie pakuje na furę, no to jest kolosalna różnica. Rezerwacja. Ale to 19:30. Jest szansa, że się wyrobimy. Takim się dzisiaj lokal przyśnił. I chciałem właśnie spróbować. Kasandra, co wybierasz? Czaszuli. Pikantny gulasz gruziński z wołowiny i chlebek gruziński. To ja biorę czaszuli. A co? Bo myślałem o tym. Ale nie, a właśnie taki chętnie zjem. Ja sobie mogę czaszuszuli wziąć, a ty sobie weź ten chlebek z jajkiem. Nie, też to ja czaszuszuli, jak ty chcesz czaszuszuli, to też, to nie ma problemu. Wątróbka drobiowa, to wiem, że nie, kuskus z miętą, też nie kurczak po jakiemuś tam. Zagrodowy kurczak. Kofta z kurczaka. Odżahuri, nie, czaszuszuli wygląda najlepiej z tego. Jeszcze sobie szaszłyk po gruzińsku. Kurnia, jak się odbija od tego światła, nie mogę nic przeczytać. Jest tutaj instrukcja jedzenia szinkali, bardzo dobre. Zamów jako gruziński pod czaczę, bo tu widzę, że już czacza jest polana. Dwójka, nie wykorzystuj sztućców. O kurnia, i zapomnij o sosach. Nie ma czosnkowego do szinkali. Weź szinkali w ręce, odgryź kawałek, wypij bulion. Zjedz szinkali, a ogonki zostaw. Rozumiem, zamów więcej szynkali. Dobre. Wydaje mi się, że tu jest tak, że mają kury i muszą czymś karmić te kury, te ogonki trzeba zostawiać. Chaciapuri mi chodziło po głowie, ale ten gulasz mnie zainspirował, bo ostatnio była węgierska grana i mi się podobał gulasz. Przyjeżdża z pietruszką. Trochę Kasandra tej pietruszki przechwyciła na ciepło. Nek. Czuć pikantność. Troszkę bym soli tutaj dorzucił. Kto wie, czy to nie będzie fajna opcja. Już mi się śniło to haczapuri, to żeśmy wzięli. Co prawda śniło mi się ażarskie, ale wziąłem nie ażarskie, bez jajca. Ażarskie z jajcem, a to jest takie zwykłe. Proszę, bon appetit. Woda taka sobie raczej średnia. Też mnie tutaj... To jest tak, że kurnia jest ten. Widzicie co? Hak. Jego nie widać, jak jest ciemno. Można się zdrowo nadziać. Ten pan za mną, co stoi, to ma bardziej bezpiecznie. Czekajcie, wyjadę stąd. No i byliśmy w szynkalni. Nie mam tej kamery do tego uchwytu, to muszę tak wam popokazywać tutaj w tym naszym pasażu. Tu się dużo jedzeniowo dzieje, ale widzę, że rotacje są. Niektórzy się zamykają, niektórzy się otwierają, ale dużo tego jest. No i ten gulasz. No bo to, co żeśmy domówili sobie, to haciapuri,
No to taka przekąska, no spoko, spoko, no powiem tak, spoko, ta przekąska była spoko, nie można się w zasadzie do niczego doczepić, zjedzone, smaczne, no ale dla mnie to nie jest, to jest dobre w formie właśnie takiej, no nie dania, tylko bardziej takiej przekąski, do piweczka, do czegoś, mogliśmy to co wcześniej zamówić, to nawet by to dobrze się chyba przyjmowało razem z tym gulaszem. Jeśli chodzi o sam gulasz, no to pieczywo do tego jest, bardzo fajne, sam gulasz, brakuje mi tam czegoś, tak szczerze. Nie był zły, był delikatnie pikantny, ale mam wrażenie, że głównym smakiem to była taka pasata pomidorowa, jakbyście na pizzę albo do sosu bolońskiego sobie nabyli i do tego jest wrzucone to mięso. Czegoś mi tam jeszcze brakowało, nie? W tym gulaszu. I tak jak miałbym go stopniować, przy tego typu potrawach, to chyba pierwszą opcją to bym wziął sobie gulasz, który był w balatonie, bo ten mi smakował wyjątkowo. Drugi to bym wziął, na przykład wolałbym chyba żarkoje z winnicy. I na trzecim miejscu dopiero to, co tutaj żeśmy dzisiaj jedli. Do powtórzenia, ale tak jak mówię, nie ma efektu wow. No takie po prostu do zjedzenia. Bez jakiegoś takiego wyraźnego zachwytu nad tym, nad tą potrawą. Ale coś tam jeszcze widziałem w menu, co może przyjdziemy przeeksperymentować. Ogólnie duży lokal, miło, panie miłe, ciepło. Już teraz można powiedzieć, czy jest ciepło, czy jest zimno, bo się zaczęło robić zimno na zewnątrz. No i taka przygoda jedzeniowa dzisiaj była. A jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o jedzonko, to ten gulasz 5 dyszek. To chaciapuri 39 i dyszka za wodę, czyli łącznie 150 zł to kosztowało. Tanio, drogo? No wy zawsze w komentarzu się dzielicie poglądem. Domyślacie się, że jeśli chodzi o rozmiar, to nie był on jakiś największy. Z tego względu, żeśmy najpierw zamówili ten gulasz i żeśmy chcieli zdecydować, czy się nasycimy, czy się nie nasycimy, no i żeśmy się nie nasycili, dlatego wjechało jeszcze to chaciapuri. Sytuacja jest taka, że jak się pojawia pack save'a, to znaczy i okularki, to znaczy, że będzie gdzieś jechane. No to właśnie będzie gdzieś jechane. Możecie obstawiać w komentarzach, gdzie nastąpi krótki, szybki wyskok. Będę wrzucał Paryż w tym czasie, jak mnie nie będzie. Żeby nie było wam nudno, smutno i przykro. I przede wszystkim nastawiłem się, że jako wcześniej, że wcześniej się robi ciemno, to że wezmę trochę lepszy aparat. Dlatego będę go targał ze sobą. Nie wiem, na ile mi zapału wystarczy do targania tego aparatu, ale mam nadzieję, że wystarczająco dużo. Już mi się tutaj coś słabo mieści. Nie wiem, jak ja to przewidziałem, chyba że ta szmatka tu za dużo robi zamieszania. O, tak chyba lepiej wchodzi. A szmatkę można tu zapchać nią. No, tak więc mam nadzieję, że skupię się bardziej na nagrywaniu i wszystko będzie spokojniejsze i bardziej przemyślane. Tak bym chciał właśnie. A czy coś z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tak więc duży aparat targam. No bo tą kamerą to jak jest ciemno o 15, to jest trochę słabo, czy o 16. Nie wiem w ogóle, czy wyjazd na jesieni to jest dobry pomysł. Pamiętacie, któregoś razu żeśmy pojechali z Kasandrą albo do Kalifornii, chyba do Kalifornii, albo na Florydę, nie pamiętam. To też żeśmy byli późną jesienią, a nawet może mniej późną niż teraz. I trochę narzekałem, że jest za ciemno wcześnie. Dlatego tutaj wziąłem, biorę aparat. Półkula ta sama, tak więc tutaj nie ma problemu. Sezon jesienno-zimowy następuje. Tak więc jeszcze muszę się spakować w walizę. No, dużo zadań przede mną. Tak więc ja was zostawiam z Paryżem, akurat sobie tam jednym ciągiem przelecicie, a jak wrócę, to będziemy wrzucać. I czekam na zgadywankę. Gdzie tym razem się wybieram? A ja dam znać z trasy, jak już dolecę.